Streamy prowadzę teraz na Facebooku, zapraszam! Siemanko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek, gdzie będziemy walczyć tu w multiplayerze. Wziąłem jakąś Porschawę, to jest chyba offroadowa czy coś. Jezu, co tu się dzieje? To jest chyba jakaś offroadowa Porschawa. O kurde, jak się dziwnie skręca! Jak tu jechać? Co? Aha! To jest chyba jakiś rallycross, coś takiego. No, jeszcze tą skrzynię manualną to już w ogóle. Nie pierdziele, tutaj nie da rady takiej. Jak się dziwnie jeździ. Rzuca na lewo i prawo, Jezu! Jak pod prąd. Jak rzuca ty! Kurde, o co tu chodzi? Wow, okej. Kurde! Śnieg zaczął padać tak szybko. Zmienne warunki pogodowe, no kurde. Czekaj, bo ja chyba cały czas tego Jokera robię. Tu chyba się nie robi Jokera. Ja pierdolę, ja chyba wziąłem samochód. Ta Porsche ma napęd na tył, zdaje się, i mi ciężko ją opanować, a tu mają. Wszyscy mają chyba napęd na cztery koła, tak jak napisali w książkach, a nie. Mi w ogóle ciężko jest w te bramki trafić. 15 tysięcy koła dostałem. Nice. Czekaj, bo ja sobie muszę tutaj ustawienia zmienić. Mi się fajnie jeździ na tych multikach, bo tutaj akurat są kolizje włączone. Ja pamiętam, że wcześniej był tylko jeden tryb i na tym trybie nie było kolizji włączonych. Czekaj, bo ja chcę sobie zmienić. Chcę dalej tu grać, ale nie mogę, muszę sobie zmienić skrzynię na automat. Podczas wyścigu może zmienię, zobaczę. Tu miałem jakąś Porschawę. Aha, kurde, proszę, cześć. Dobra, ja zmieniam ten automat, bo nie ogarnę. Automat. Dobra. Chyba mnie zginęło, nie? Dobra, i teraz co tak? No i jestem ostatni, niestety, no ale tutaj inaczej nie da rady zmienić tej skrzyni. Wypadałoby się naprawić, ale kurde, ciężko będzie. W ogóle w śniegu jeździmy cały czas. Au! No i fantastycznie. Au! Jest! Naprawiłem się chyba. Chyba. Nie, nie naprawiłem się. Nie! Naprawa, bo mi coś słabo skręca pura. Nie! Jak czemu ktoś pod prąd jechał? Co to było? Jak się fajnie zgrali? Podobało mi się. Co my tu mamy? O, czekaj. Właśnie nie wiem, czy teraz wziąć skrętną łódź. Ja biorę tą chyba bardziej skrętną łódź. Zobaczymy, bo zawsze ja mam taką tutaj zajebiście szybką, ale chyba wszyscy mają na tym samym poziomie te łodzie, więc chyba lepiej wziąć skrętną, coś tak czuję bardziej. Chociaż nie wiadomo, zobaczymy.
to robią? Ło! Co on zrobił? Czemu tak zrobił? O, wow, trzeba uważać, żeby za kimś nie pójść. Tutaj jest odwrotność tunelu aerodynamicznego, nie można w czyjeś fale. Jakbyśmy grali w Trona, nie? Czy coś? Taka ściana za kimś zostaje. Taka wzburzona woda z powietrzem. Trzysta kilometrów na godzinę po wodzie. Ma. I cyk. I znowu jakieś części hardkorowe. Super. The old guy in that movie said, choose, but choose wisely. Okej. Dobra, ciekawe. Tutaj mamy te. O, właśnie, to Porsche miała napęd na te. Patrz, 4 kilometry tylko nią przejechałem. To chyba jest jakiś nowy samochód, bo ja nie pamiętam, żebym miał go wcześniej. I... Czy tutaj mamy AWD czy RWD? Gdzie to jest napisane? Znaczy nie wiem, bo jak ona jest tak przetunigowana, to może mieć nawet napęd na wszystkie koła. Musimy ogarnąć, co się robi z tymi rzeczami, bo to... Jakieś punkty zamienne, coś tam się z nimi robi, jakoś przemienia, czy... Więc tak. A i to się tu zmienia. Spoko. Jasne. Zwiększenie siły nitro. O. I fajnie, mam teraz nitro tutaj jakieś, nie? A, to o to tu chodzi. I pewnie jak mamy taką zwykłą część, to tutaj tej rekalibracji, nie, znaczy możemy sobie wybrać rzeczy, nie? Cień aerodynamiczny w tych zawodach nam się nie przyda, więc tutaj. A, to o to tu chodzi. To warto mieć te... A dobra, a w złotej części? Co ja mogę tu zrobić? Patrz, tu mamy trzy rzeczy. Mnoży czas trwania nitro. O, a to? Zwiększa wynik w zawodach Monster. Szybkość obrotu w powietrzu. Motocross, okej. Okay. Obrot w powietrzu. Ciekawe, to chyba miałem wcześniej, nie? Siła kolizji. Okej. Okay. Bogacz. Czyli można, dobra, złote części są najlepsze, mają te afiksy. Mają ich dużo po prostu, nie? To już wiem, jak to działa. To wcześniej chyba tego nie było w tej grze. Teraz jest. No i ta moja łódź, co sobie teraz ulepszyłem. To jest ta. Uwielbiam, ona tak zajebiście wygląda. O kurde. Jo, to jest w ogóle jakiś statek kosmiczny. Cyk, cyk. Świetne. Samolot. Dobra, to sobie zrobiliśmy i tu chyba są jeszcze jakieś nowe aktywności. Dobrze, te wyścigi ładują się tak szybko. Ale powiem wam, że grafika naprawdę jest słaba w The Crew 2. Znaczy to nie jest aż takie super ważne, no bo tutaj dużo rzeczy można robić. Ale ja strasznie ubolewam nad tym, bo... No niestety konsole to ustyczniają. To obecnej generacji, nie? Mamy niestety słabą grafikę w tych nowych grach. No The Crew już nie jest takie nowe, ale jeszcze jest zrobione na te, powiedzmy, stare konsole obecne. Jest jak jest. Mogliśmy chyba sobie jakoś skrócić drogę, jak... O, shit! Kurde, bo nie skręca, jedź! Yes. Przed chwilą jakąś dobrze skrętną motorówką pływałem. Czy nawet nie, jechałem tym. Tym krosikiem takim, on jest bardzo skrętny. A to się zachowuje jak barka jakaś. Pojadę sobie na przełajaca. Nie będą mi mówić, gdzie mam jechać. No serio, takie drzewko?
Nie można przez nie przejechać? Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Nie no, myślę, że przedostanę się jakoś przez ten las, co? Ma być wyścigi z punktu do punktu w końcu. Hello! Ty. To jakieś zraszacze? Okej, chyba jestem na drodze już odpowiednio. Nie. Tak, bardzo się cieszę, że jednak wyłączyłem tą skrzynię manualną w grze, bo tych biegów w niej jesteś w stanie tu ogarnąć. Naprawdę. One, znaczy, nie działają, bo manualną skrzynię warto mieć, tą taką sekwencyjną, po to, żeby móc sobie lepiej jakby dostosować prędkość przed zakrętem, nie? A tutaj to w ogóle jakoś nie działa. To jest tak arcade'owa gra. Dobra, ale chyba ogarnę tą furą, nie? To wszystko. I meta. No, taki dosyć szybki wyścig, dziwny jak dla mnie. Ojej, kwadratowe krople na tym, na szybie. Serio, to jest gra z 18 roku? No serio! Takie małe drzewko. Ja bym rowerem to skosił. Ale co, zaliczone, nie? I co, dostaniemy za to jakieś części? Nie, bo to mamy zaliczyć po prostu. Ja nie wiem, czy jakieś akrobacje mamy robić. Już sobie porobiłem te wyścigi. No i zrobiłem 5 na 9. A są wszystkie moje... Nie, nie są moje punkty. Gdzie są moje punkty? Patrzę tutaj po tym interfejsie, nie mogę znaleźć. Dobra, moi drodzy, dzięki wam, że byliście na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.